Michale, jesteśmy w sali obrad definitorium. Jak się czujesz po tygodniu pracy wspólnej w zespole definitorów? Po pierwsze, bardzo, bardzo zmęczony, bo to był bardzo intensywny tydzień. Codziennie żeśmy pracowali tak co najmniej z 9 godzin. Więc to jest takie pierwsze uczucie, zmęczenie. A po drugie, jestem jakoś tak pełen nadziei, że dużo dobrego udało nam się przez ten tydzień zrobić, że jakoś idziemy do przodu i z taką nadzieją patrzę też na najbliższe lata naszej prowincji. A kim jest definitor? W naszej strukturze jest tak, że przed kapitułą bracia, klasztory mogą zgłaszać swoje wnioski, swoje pomysły. Potem zbiera się kapituła, 50 osób ponad, i kapituła nad tymi wnioskami debatuje i te, które uzna za dobre, za sensowne, za takie, które warto wcielić w życie, przekazuje do definitorium. I właśnie naszą rolą, 6 definitorów i nowego prowincjała, jest przyjrzeć się tym wnioskom, czasem je przepracować, pozmieniać czasem, niektóre być może odrzucić, po to, żeby ostatecznie zdecydować, co ma wejść do naszego prawa na najbliższe 4 lata, czyli jakie są te najważniejsze cele, zadania, wyzwania, które stoją przed nami na kolejne 4 lata. Czy da się podjąć decyzję w tak różnym gronie? Wydaje mi się, że paradoksalnie to bardzo różni bracia zostali wybrani do definitorium, ale tak naprawdę jakoś to, co nas łączy, to łączy nas jakaś taka jedność w zakonie, jakoś bardzo podobne myślenie. I okazuje się, że mimo tej różnorodności gdzieś potrafimy wypracować coś, co jest naprawdę wspólne, z takim poczuciem, że to jest nasze. I ta różnorodność, ona myślę, nie jest przeszkodą, tylko właśnie jakimś bogactwem, jakimś różnym spojrzeniem, różnymi akcentami, które stawiamy, co sprawia, że tak mi się wydaje, ten efekt naszej pracy jest jakoś bogatszy, lepszy. A co przed Wami? Przed nami jeszcze tydzień pracy, więc jeszcze drugi bardzo, bardzo intensywny tydzień. Po tygodniu przyjadą wszyscy członkowie kapituły i zamkniemy kapitułę. Będziemy wtedy gościli ojca generała. Więc bardzo, bardzo bym prosił o modlitwę na ten najbliższy czas. Jestem przekonany, że dzięki Waszej modlitwie też mamy siłę, żeby obradować. Jeden brat mi to dzisiaj w takiej rozmowie powiedział, że właśnie dacie radę, bo dużo, naprawdę dużo ludzi się do Was modli. Więc za tę modlitwę dziękuję i o modlitwę na kolejny tydzień. Dla nas, ale też na najbliższe 4 lata, dla nas Dominikanów, a przede wszystkim dla naszego nowego prowincjała, bardzo Was wszystkich proszę.